Kiedyś był to jeden z najnowocześniejszych obiektów widowiskowo-sportowych na Górnym Śląsku. Dzisiaj hala w Rudzie Śląskiej Helembie zaczyna powoli straszyć swoim wyglądem i czeka na remont z prawdziwego zdarzenia. Ten pierwotnie miał się rozpocząć w połowie tego roku. Przymierzamy się właśnie do zorganizowania przetargu na wykonawstwo. Środki, ponieważ jest to drogie przedsięwzięcie, bo całość można z grubsza powiedzieć, że będzie kosztowała około 10 milionów, no to rozłożone to jest na 3 lata budżetowe, czyli w tym roku 500 tysięcy. Niestety hala staje się coraz mniej funkcjonalna. Parkiet jest w kiepskim stanie, a wentylacja pozostawia wiele do życzenia. Ostatnio przekonała się o tym na własnej skórze futsalowa drużyna Uniwersytetu Gdańskiego. Specyfika tej hali dość duża. Pamiętajmy, że jesteśmy bardzo zmęczeni, szczerze mówiąc. Wróciliśmy w poniedziałek rano z Wieliczki, za chwilę trzeba znowu wsiadać w długą podróż. Kontrowaliśmy przeciwnika, brakowało niedokładności. Mam wrażenie, że troszkę hala na mnie nie leżała. Lubawie będzie zdecydowanie inny mecz. Z niecierpliwością, ale również z duszą na ramieniu na rozpoczęcie prac czekają kluby sportowe, które na co dzień w Helembie rozgrywają swoje mecze. Z obiektu korzystają siatkarki KPKS-u Helemba, piłkarze ręczni Grunwaldu oraz futsaliści Gwiazdy. Chcemy też przy okazji zapewnić jednak mimo wszystko funkcjonowanie tej sali gimnastycznej, w związku z tym przewidujemy oczywiście dopasowanie naszego harmonogramu do wszystkich zajęć sportowych, które tam się odbywają. Obiekt ma przejść metamorfozę, a prace mają być prowadzone etapami. Zakres prac będzie szeroki, obejmuje m.in. modernizację elewacji, wymianę parkietu oraz oświetlenia. W pierwszej kolejności chcielibyśmy przystąpić do ocieplania czy docieplenia ścian, stropów, no i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, bo tutaj przez te akurat przegrody najwięcej ciepła jednak mimo wszystko ucieka. W dalszej kolejności oczywiście termomodernizacja związana z wymianą centralnego ogrzewania. Cała inwestycja ma kosztować około 10 milionów złotych. Część pieniędzy ma pochodzić ze środków zewnętrznych.